Witam cię serdecznie. Ja nazywam się Konrad Książak i chciałbym, żebyś poświęcił kilka minut swojego cennego czasu na zapoznanie się z filmem, który chcę ci przekazać. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie. Czy rzeczywiście ta giełda jest w ogóle potrzebna? Czy nie lepiej oszczędzać po prostu w skarpecie albo na koncie czy na lokacie oszczędnościowej? Na rynku jest dostępnych dużo możliwości oszczędzania. Jednym z nich jest lokata oszczędnościowa, i to się wydaje takie najatrakcyjniejsza. To jest najatrakcyjniejsza opcja dla ludzi, którzy nie chcą się bawić w żadnej inwestycje albo boją się tego. Sprawdźmy więc, czy to się rzeczywiście opłaca. Oprócz lokat możemy też odkładać sobie na koncie, gdzie mamy 0%, czy w skarpecie, gdzie też jest 0% oprocentowania. Te pieniądze, jeśli oszczędzamy na przykład, zostawiamy je w domu, no nie pomnożą się. Zawsze będzie tyle samo. Zobaczmy, jakie są najlepsze lokaty dostępne na rynku. Sprawdźmy ranking lokat kont bankowych i przeanalizujmy. Mamy tutaj ranking lokat wysokości oprocentowania. Widzimy, że. 4%, 3,6%, 2,5, 2,5, 2,7, 2,65%. Widzimy, że mamy od 2,5% właściwie do 4% oprocentowanie. Czyli możemy maksymalnie zrobić 4%. Wszystkie te lokaty są w skali 3-miesięcznej i wszystkie są tylko dla nowych klientów. Czyli tylko raz można tę lokatę założyć. I to jest haczyk, że te w miarę atrakcyjne 4% na lokacie. Jest tylko dla nowych klientów jednorazowo. Czyli to jest tylko taka zachęta. Zwykłe lokaty, które możemy zakładać, nie jako nowi klienci i trzymać tam długo pieniądze, są oprocentowane dużo mniej niż tutaj. Zazwyczaj możemy spotkać oprocentowanie 0,5-1-2% maksymalnie. A wiemy, że pieniądze zabiera nam coś takiego jak inflacja. Problem jest troszeczkę z liczeniem tej inflacji. Może spytam się, co to jest ta inflacja? To jest spadek wartości pieniądza. To znaczy, jeżeli jest inflacja ileś procent, to znaczy, że kiedyś na przykład chleb kosztował 2 złote, a teraz kosztuje 2,50. Czyli za te same pieniądze możemy kupić mniej produktów. Mamy 1000 złotych, mogliśmy kupić 500 chlebów. Mamy wciąż 1000 złotych, możemy kupić już tylko 400 chlebów. To jest właśnie inflacja, taki specyficzny podatek. Nikt mnie nie przekona, że to nie jest podatek, bo jest nakładany przez rząd i przez banki, bo to oni dodrukowują pieniądze i powodują tą inflację. Inflację w Polsce teoretycznie łatwo można zobaczyć na bankierze, na przykład. Sprawdźmy, jaka jest inflacja: 1,1%. Teraz ostatnio było 2%, aczkolwiek. Tu są ceny wszystkich artykułów, czyli te 2%, 1% odnosi się do wszystkiego. Żeby obliczyć sobie swoją realną inflację, powinniśmy zobaczyć najbardziej kupowane przez nas produkty. Ile kosztują teraz i ile kosztowały kiedyś. Na przykład, dajmy sobie ceny produktów sprzed kilku czy kilkunastu lat. Powiedzmy, wydajmy sprzed 10 lat. No i tutaj już będziemy widzieć jak rosły średnie ceny produktów. Widzimy ile kosztował w 2005 na przykład ryż, a ile w 2015. Przez 10 lat z 2,60 robiło się 3,85. Bardzo duża różnica. Fajnie, że tu są przedstawione podstawowe produkty chleb za złoty 25 na 2,30. Widzimy na przykład makaron jajeczny urósł troszeczkę, bo z 4 do 4,30, ale już chleb ze złoty 25 do 2,30. Teraz mamy rok 2019, prawdopodobnie już chleb przebił 2,50, czyli już ponad 100% poszedł do góry. To oznacza, że inflacja dla przeciętnego człowieka jest bardzo wysoka u nas, bo musimy właśnie patrzeć nie na całościową inflację, tylko na te produkty, które kupujemy. No i widzimy, że wiele rzeczy tutaj poszło bardzo do góry. Masło roślinne 3, 35, 4,75, boczek 11, 12, 70, papierosy 5,10 do 12,75, 12, i to w 2015. Dzisiaj jest jeszcze więcej. Więc widzimy, że te artykuły, które najczęściej kupujemy, mocno poszły do góry. Więc jeżeli teraz policzymy sobie, że mamy powiedzmy te 1,5 czy 2% w skali roku. Na lokacie, gdzie to już jest bardzo dobra lokata, to możemy zobaczyć, że mimo tego, że kwotowo mamy troszeczkę więcej, to tak naprawdę inflacja powoduje to, że mamy mniej. To znaczy, ta inflacja nie jest do końca taka, jaką pokazuje nam GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny, bo to odnosi się do wszystkich produktów. My musimy zobaczyć te produkty, które my najczęściej kupujemy. No i to są ceny żywności, czyli ceny takich najprostszych produktów. Widzimy, że w ciągu 10 lat niektóre podskoczyły o 100, a niektóre nawet więcej niż 100%, gdzie inflacja średnio była te powiedzmy 2% w skali roku. Więc oddając pieniądze na lokatę, my też tracimy, zarabiając 1-2% w skali roku i tak tracimy. Lekko mniej niż gdybyśmy włożyli to sobie do skarpety, ale mimo wszystko tracimy. I po to właśnie jest ta giełda. Żebyśmy nie tracili. Jeżeli wiemy, że mamy powiedzmy 20 tysięcy i nie będziemy z tego korzystać, tylko będziemy co miesiąc dokładać z naszej wypłaty, nawet jeśli to będzie 500 zł. Warto zastanowić się nad jakąś spółką, ewentualnie jakimś indeksem, żeby zainwestować te pieniądze w jakieś spółki z dobrymi fundamentami, a dzięki temu uchronimy nasze pieniądze przed spadkiem wartości. Jeżeli wpłacimy na lokatę, to i tak stracimy. A jeżeli wpłacimy na giełdę, to możemy rzeczywiście stracić, ale możemy też dużo zarobić. Żeby dużo zarobić na giełdzie, trzeba mieć troszeczkę szczęścia, ale głównie wiedzieć, jak to robić, czyli jak inwestować na giełdzie. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Starałem się przekazać Ci informacje jak najbardziej zrozumiałe. Jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj kanał albo udostępnij film, a będę Ci wdzięczny. Polecam też mojego darmowego e-booka o inwestowaniu. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Żegnaj.